Dorota Dusik ze Szkoły Płodności Dzieci z Natury. Witam Państwa serdecznie w programie z cyklu Potęga Płodności. A ze mną w dniu dzisiejszym dla Państwa gość, pan dr Jan Wolski. Witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry Państwu. Pan doktor zajmuje się andrologią, czyli zdrowiem mężczyzny. A w dniu dzisiejszym odpowie na Państwa pytania. Także zapraszam. Bardzo proszę. Pytanie pierwsze. Czy bardzo zły wynik defragmentacji DNA nasienia, to jest 60%, jest możliwy do poprawy? To rzeczywiście duży defekt uszkodzenia płodności, czy uszkodzenia już, mówiąc dokładniej, samych plemników. Ten poziom jest rzeczywiście istotnie zawyżony. W populacji to jest przeciętnie 15% defragmentacji, natomiast już 60% rzeczywiście stanowi bardzo poważny problem. Czy można to poprawić? Takim jednym zdaniem odpowiedzi się tutaj nie da udzielić. Przede wszystkim wymaga ten stan diagnostyki mężczyzny. Na defragmentację wpływa wiele różnych przyczyn. Czynniki zewnętrzne, jak zanieczyszczenie środowiska, palenie papierosów, praca w szkodliwych warunkach, ale także czynniki genetyczne, które już z natury determinują ten stan i dlatego musimy najpierw podjąć działania diagnostyczne, żeby potem ustalić jakąś terapię. Ale żeby zabrzmiało jednak coś optymistycznego na końcu, oczywiście tak, można podjąć próby i tę defragmentację w różnym stopniu, ale obniżyć. Niestety nie u wszystkich, tak to bowiem jest w medycynie, że wszystkie terapie są jakoś tam ograniczone, jeśli chodzi o skuteczność wobec czy względem grupy poddanych tej terapii pacjentów. Rozumiem. A na czym polega diagnostyka? Tutaj przede wszystkim sprawdzamy biologię mężczyzny, a biologia to jego anatomia, jego fizjologia, więc czynności nie tylko per se jąder, ale także innych organów, które wpływają na płodność. Czyli na przykład? Chociażby banalne infekcje układu moczowego powodują zaburzenia płodności, cukrzyca, zaburzenia gospodarki lipidowej. Druga grupa tych badań to oczywiście badania związane już stricte z funkcją jądra, czy jąder, a więc badania hormonalne. Tutaj też zaburzenia w tak zwanym procesie produkcji, czyli spermatogenezie, ma istotny wpływ na to, gospodarka hormonalna. Gdzieś tam oczywiście ultrasonografia, która określa stricte poprawność anatomiczną mężczyzny, nie tylko taką zewnętrzną, ale wszystkim tę wewnętrzną, jeśli chodzi o budowę i układu moczowo-płciowy, ale też innych układów współtowarzyszących czy współuczestniczących generalnie w dobrej biologii, dobrej kondycji biologicznej mężczyzny. I na końcu, tak jak wspomniałem, badania genetyczne, które pokazują, czy przypadkiem ta patologia, to uszkodzenie plemników nie jest związane z jakimś zaburzeniem genetycznym, mówiąc tak w skrócie aberracją, która może wpływać na to i tutaj w zależności od wyniku badań dobiera się odpowiednie terapie. Czy gruczoły i ewentualnie które gruczoły również mają wpływ na jakość tego nasienia? Tak zwane gruczoły towarzyszące, czy dodatkowe, jeśli chodzi o układ moczowo-płciowy, więc przede wszystkim prostata, pęcherzyki nasienne, gruczoły cewkowe, ale także... Szyszynka odpowiada za inny stan homeostazy, ale generalnie oczywiście wpływa na tak zwany ogólny stan biologii człowieka, czy jego dobrostanu biologicznego. Natomiast bezpośrednio wpływu na defragmentację na szczęście nie ma. Inne gruczoły to, tak jak powiedziałem, to wszystkim inne narządy, na przykład układ, ta część układu moczowo-płciowego, czy układ moczowy, więc infekcje układu moczowego, stan nerek, jakość opróżniania pęcherza. Jakość opróżniania pęcherza, czyli? No, opróżnianie do końca bez zalegania, to promuje infekcję, jeśli zalega mocz pęcherzu, a infekcja z kolei może uszkodzić płodność per se. Czyli jeśli mężczyzna nie oddaje moczu pełnym strumieniem, tylko na przykład na fazy? Tak, przerywany strumień, czyli zaburzenia oddawania moczu są też sygnałem, że trzeba przyjść do urologa. Może nie tylko do androloga, ale do urologa i poradzić się, dlaczego tak jest.
Normalnie tak nie jest. To dopiero się pojawia gdzieś w piątej dekadzie życia, kiedy zaczyna już mężczyzna podlegać inwolucji, czyli takiemu powolnemu zmniejszaniu funkcji wszystkich narządów, nie tylko tych płciowych czy związanych z seksem, ale wszystkich. W związku z tym także i starzeje się, co tu dużo mówić, prostata, która ulega rozrostowi i powoduje ucisk przede wszystkim na zwężenie światła cewki, ucisk na szyję pęcherza, a przez to pęcherz ma kłopoty z opróżnieniem się do końca i stąd też i przerywany strumień moczu, zaleganie moczu po mikcji, czyli po oddaniu moczu, infekcje i tworzy się takie błędne koło, które każda z tych patologii promuje się nawzajem, czyli gdzieś tam trzeba przerwać ten niekorzystny ciąg zdarzeń, żeby zacząć leczyć i poprawić ten stan. Czy jest szansa? Oczywiście tak. Tutaj jeszcze mamy pytanie, dalszy ciąg tego pytania. Jakie witaminy i ewentualnie leki mogą wspomóc tą... tę walkę z defragmentacją? Tak, tak. Na pewno wszystkie preparaty związane z tak zwanym stresem oksydacyjnym. Jest udowodnione, że stres oksydacyjny, czyli nadmiar wolnych rodników tlenu, czyli takich bardzo agresywnych form cząsteczek w tkankach, które niszczą te tkanki. Skąd one się biorą właśnie? One tworzą się zawsze, tylko w naszym organizmie jest pewna taka równowaga pomiędzy właśnie tymi czynnikami stresu, wywołującymi stres, czynnikami powodującymi zwiększoną oksydację, a czynnikami, które, czy substancjami, systemami generalnie, które niwelują ten stan. Jeśli jest równowaga, bo to zawsze musi być ta równowaga, to wtedy żyjemy w dobrostanie, mówię ogólnie, takim biologicznym. Natomiast jeśli przewagę mają te czynniki stresu oksydacyjnego, no, następuje powolna, czasami szybsza, czasami wolniejsza degeneracja i funkcji tkanek, i tego, co te tkanki produkują, no, w tym przypadku nasienia. Także jest to pewien, no, trudno powiedzieć, stan, pewien taki fenomen biologiczny, który generalnie mają wszystkie organizmy żywe, nie tylko człowiek. Tak, organizm do tego zawsze dąży, żeby rzeczywiście zachować równowagę. We wszystkim, tak. We wszystkim, a naszym obowiązkiem jest jakby wspomóc organizm, żeby on rzeczywiście mógł w pełni sobie na to pozwolić. Dalsza część pytania to jest, czy w związku właśnie z taką defragmentacją DNA jest szansa na in vitro, bo już są po jednej próbie nieudanej i pytanie, co dalej? Tak, ale jeszcze wracając do poprzedniego pytania, bo zawiesiłem się na tych czynnikach stresu oksydacyjnego. Oczywiście. I antyoksydantach, witaminach, tak. Oczywiście tutaj zwalczanie takich prostych infekcji układu moczowo-płciowego, a więc antybiotykoterapia też, także korekta hormonalna w zależności od wyniku badań hormonalnych. Natomiast odpowiadając na to pytanie, czy jest szansa na rozród wspomagany, oczywiście tak, ponieważ jednak są notowane ciąże nawet przy wysokiej defragmentacji. Dlaczego? Dlatego, że ten wynik defragmentacji jest pewną wypadkową danego nasienia w danym momencie, czy plemników z danego nasienia. Czy ona może się zmieniać, może być dynamiczna i to jest tak, jak tłumaczę moim pacjentom czy parom, że na szczęście człowiek, mężczyzna nie produkuje plemników, czy generalnie nie tworzy jakości nasienia jakiejś zawsze liniowym wykładniku, czyli zawsze tak samo, czy trochę tak samo, tylko te parametry wahają się w zależności od dnia, od kondycji wyspania, dobrostanu, ale także spadają po jakichś mocnych imprezach typu światło, dźwięk, paintball i nie tylko, czy chorobach z podwyższoną ciepłotą, czy z gorączką. A czy to jest tak, że jednego dnia zawalona noc, impreza, a następnego dnia jest właśnie badanie i już może być... Tak, oczywiście, tak, bo są te czynniki bezpośrednio wpływają na jakość nasienia. Co prawda defragmentacja tworzy się w dłuższym dystansie czasowym, ale chociażby taka ruchliwość, czy taka toksykacja, kiedy toksyny przechodzą do nasienia też. Mówię oczywiście tak, dużym skrótem, powodują uszkodzenie i obniżenie istotne jakości zapładniającej nasienia, właśnie nawet taką przykładową
w taką przykładową noc, kiedy jest mocna impreza, następnego dnia te parametry nasienia, czyli zdolność zapłodniająca jest niższa. Jak tu można jeszcze obejść poza terapią i poza próbą leczenia, czy poprawy tej defragmentacji, czy generalnie zmniejszenia defragmentacji? No, można posłużyć się plemnikami poprawnymi z jądra bezpośrednio. Ta defragmentacja występuje w pewnym czasie, w sekwencji czasowej i te, co jest dowiedzione, już są takie prace i to liczne, pokazują, że te plemniki z jądra mają mniejszą defragmentację niż te, które u tego samego pacjenta znajdują się potem w nasieniu. Czyli to jest informacja dla nas, klinicystów, że ten proces jest dynamiczny. To nie jest tak, że od razu plemnik się tworzy z jakąś tam procentową, ustaloną defragmentacją, ale że ten proces postępuje w czasie i możemy obejść ten problem w pewien sposób, pobierając plemniki z wcześniejszej fazy życia. Ale tak czy inaczej, oczywiście jest to pobranie z myślą, czy dedykowane protokołowi zapłodnienia pozaustrojowego i przede wszystkim IVF-ICSI, czyli ze wstrzyknięciem plemnika do komórki jajowej. A jaka jest szansa na naturalne zapłodnienie w przypadku właśnie tej kobiety? Nie, to raczej nie. Raczej tutaj, nie. Tak jak wspomnieliśmy, ten proces defragmentacji występuje u każdego, czyli tak mówi się w statystyce, czy w takich badaniach populacyjnych, że ludzie wzięci z ulicy, czyli tacy przypadkowo, bez żadnego ustalenia kodu, których przyjmujemy do badania, których nie mają, więcej tacy mężczyźni wzięci z ulicy do 15% defragmentacji. W przedziale obniżonej płodności, czy generalnie niepłodności, uważa się, że do 30% jeszcze dajemy sobie radę, skorzystając z zabiegów czy z protokołów wspomaganego rozrodu medycznie. Natomiast istotnie już te problemy przeszkadzają w uzyskaniu ciąży, także przy in vitro powyżej 30%. Także tu ten poziom 60% w zasadzie jednak nie daje szans na ciążę w sposób naturalny na pewno. Nie daje szans na ciążę przez inseminację, a przez in vitro, czy w ramach protokołu in vitro, jest dużym, dużym problemem. Dobrze, a wiadomo, sprawą jest, że nasienie tworzy się w przeciągu 33 miesięcy. Tak mniej więcej, dokładnie. Czyli jest tutaj szansa na to, żeby to nasienie mimo wszystko było z mniejszą defragmentacją, wytworzone te nowe, świeże. Tak, jeśli skorygujemy niekorzystne czynniki, mamy szansę i dodamy leki, mówię oczywiście tutaj skrótem, mamy szansę, że te parametry się poprawią. Oczywiście tak, tylko tutaj musimy, co zawsze mówię parom i moim pacjentom, że musimy mieć tę cierpliwość. Zresztą przypominam Państwu, że pacjent po polsku to jest słowo wzięte z łacina, oznacza cierpliwy. Czyli nie, chory to chory, ale pacjent oznacza cierpliwy. W związku z tym musimy mieć tę cierpliwość z obu stron, zwłaszcza w tak delikatnej materii jak zaburzenia rozrodu, czy mówiąc też drugim szerzej, troszkę zaburzenia generalnie seksualności człowieka, gdzie rozród jest jednym z elementów. Także tutaj trzeba tę cierpliwość wykazać, plemniki tworzą się powoli. Ale to z drugiej strony daje nam szansę, że jeśli włączymy jakieś korzystne leczenie, usuniemy przede wszystkim niekorzystne czynniki wpływające na spermatogenezę, mamy szansę w jakimś okresie, dystansie czasowym uzyskać poprawę jakości nasienia, ale to się dzieje powoli. Powoli i dlatego to słowo pacjent czy patient po angielsku oznacza be patient, bądź cierpliwy. A cierpliwość popłaca. Zawsze.